Przypominam czas Solidarności 81 roku. Przypominam się film, który robiliśmy wtedy, Człowiek z żelaza. Po prostu trudno mi powstrzymać łzy, jak myślę o tym, że gdyby mąż mój Bóg mógł być tutaj z nami, na pewno zaraz bym myślał o następnym filmie. Krystyna Zachwatowicz pierwszy raz poszła na barykady, gdy miała 14 lat i wybuchło Powstanie Warszawskie. Teraz, 70 lat później, poszła znowu na barykady, tym razem barykady społecznych protestów w obronie demokracji. Krystyna Zachwatowicz ma rację. Na pewno Andrzej Wajda nakręciłby dzisiaj kolejną część Człowieka z marmuru. Ale ciekawe, jakby ją zatytułował. Człowiek spod sądu? No i ciekawe, czy dzisiaj znowu zostałby wrogiem systemu. Interesowały się mną właśnie te siły, które, że tak powiem, tworzyły opinie o zainteresowanych, ale ja nie miałem żadnej świadomości tego. Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Wajda kojarzą mi się z szacunkiem wzajemnym, z czułością, z uwagą na siebie, z uwagą na wszystkich ludzi dookoła, na Polskę, na to, co się z nami dzieje, co się z nami stanie, co z nami się działo i jak to należy opowiadać. Późne obowiązki to coś, co oddajesz Polsce. Andrzej Wajda oddał wielką nagrodę $500,000 po to, żeby powstała manga. Co zrobisz ty dla Polski?